Siema wszystkim, Mr. Hyde z tej strony, a tutaj zobaczycie długo wyczekiwany materiał na temat tego, jak postawić walidator oraz jak postawić node na ekosystemie Aptos. Tak jak widzicie tutaj ten mój node, bo tutaj jest akurat node, już mi się stawia, już mi się buduje. Walidator został postawiony wczoraj wieczorem, w nocy właściwie o 3 w nocy. Wrzucałem wam to na Telegrama i Discorda. Szczerze mówiąc, tam opisałem wam, tak już nie chciałem nagrywać o tej godzinie, opisałem wam, jak ja to po prostu widzę i szczerze mówiąc, na ten moment wydaje mi się to banalnie proste. Dlatego zapraszam do tej krótkiej instrukcji, ona będzie troszeczkę inna niż myślicie. Z wielką, mam nadzieję, z wielką dozą wskazówek, które na pewno wam mogą pomóc. Także zapraszam do oglądania. Giełda kryptowalut, z której korzystam na co dzień, to Bybit. Posiada szereg zalet, ale przede wszystkim posiada bonusy dla nowych użytkowników przy pierwszym depozycie. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta na Bybit, możesz je założyć korzystając z linku w opisie tego filmu. Zapraszam do moich kanałów na Telegramie i Discordzie, gdzie w pierwszej kolejności dzielę się wiedzą z moimi widzami, gdzie będziesz miał możliwość porozmawiania, podyskutowania, gdzie znajdziesz liczne instrukcje właśnie na temat kryptowalut, a dlatego nie może Ciebie tam zabraknąć. Linki w opisie tego filmu. Okej, okay, full note mi się tutaj buduje, także bardzo przyjemnie. I teraz ciekawostka. Słuchajcie, ja nie mam zamiaru nagrywać filmiku, w którym Wam będę przez większość filmiku pokazywał, jak to te napisy tutaj, te kody lecą, bo mija mi się to z celem. Może być tak, że tak jak tutaj widzicie, jest ponad 1000 plików do rozładowania i to zajmuje trochę czasu, więc nie ma sensu, żebyście to oglądali. Ja, żebym ja to dla was omawiał, bo ja na tym się nie znam. Ja nie jestem programistą. Ja tylko robiłem według instrukcji, podejrzewam jak większość osób, które były w to zaangażowane. Tutaj ten Jackal nagrał obszerne instrukcje. Ja na podstawie tych instrukcji to robiłem i zadziałało. Co ciekawe, na naszym Discordzie, jak sobie wejdziecie na naszego Discorda, tutaj w ogóle pisałem też z osobą, którą wyczaiłem na Discordzie Aptosa, ale o tym opowiem za chwilę. Jak sobie wejdziecie na naszego Discorda, na We Are Crypto, o, stoi full node, trzymamy kciuki, tutaj tosem. Brawo dla użytkownika. Tutaj masa osób zrobiła to przede mną i szacun, i jeden drugiemu pomagał, więc bardzo fajnie tutaj ta akcja wyszła na We Are Crypto i zapraszam do Discorda, bo było dużo pomocy. I teraz, jeżeli zaczynasz to robić, tak, dosłownie, startujesz od początku, tutaj masz 6 kroków, ja już o tym mówiłem, jest 6 kroków do wykonania. Bardzo ważne jest to, że okej, rejestracja zaczęła się 19 i trwa do 25. Ten materiał oglądasz 22, więc zostanie Ci 3 dni na zrobienie tych wszystkich rzeczy, ale wbrew pozorom nie zajmuje to dużo czasu, więc bez problemu raczej dacie radę. Później po prostu uruchamiamy testnet. Ja gdzieś to wyczytałem, chyba nawet gdzieś tutaj, że tutaj albo na ich stronie. Everyone meeting this criteria will receive 800 tokenów. Tak, czyli jeżeli... I tutaj mamy te sukces kryteria, one nie są też jakieś mega trudne. Jeżeli już postawimy ten walidator, no to 800 tokenów, myślałem, że 500, ale to jest 800 tokenów Aptos będzie dostępnych dla każdego. Więc jeżeli faktycznie tak będzie, no to będzie można spoko dostać. Doczytałem też, że tych tokenów będzie bardzo mało na starcie, więc mogą one być coś warte. I teraz, prawda jest taka, że tutaj nie zrobią tego tylko ludzie, którzy wymiękną. Powiedzą, a coś mi nie idzie, już nie znajdę rozwiązania, trudno. Którzy się poddadzą. Słuchajcie, ja przy tym siedziałem wczoraj do 3 w nocy. Okej, wywalało mi jakieś błędy, tak jak pisałem wam na Telegramie, jakieś błędy dziwne były. Okej, no to dobra, resetuję serwer, stawiam jeszcze raz. I tak było. I zadziałało, więc... Też domyślam się, że jeżeli ktoś nie jest programistą, a macie jakieś trudne tutaj, nie wiem, jakieś błędy dziwne, no to jakby najprostszym miejscem, żeby znaleźć rozwiązanie jest ich. Oficjalny tutaj Discord. Wchodzicie sobie na Aptosa, na ich przez ich stronę dojdziecie do ich Discorda bez problemu. Wchodzicie na ich stronę, tutaj czy na Generalu, czy na tutaj w Node Support można pisać, wstawiacie zdjęcia i na pewno ktoś z supportu wam odpisze, co macie dokładnie zrobić, więc szukajcie po prostu rozwiązań. Nie szukajcie gotowców, tylko szukajcie rozwiązań, bo akurat z tym nie jestem w stanie wam jakby za rękę siąść i pokazać co i jak. Mogę dać tylko pewne wskazówki, no bo myślę, że tak by było najprościej. I teraz bardzo istotne jest to, żeby ja na przykład miałem ten błąd, że ja zrobiłem coś takiego, że wpisując te linijki kodu, przykładowo, wpisując linijkę kodu, nie, i się zaczyna robić, już zaczynają się robić tutaj rzeczy, te kody po prostu, te pliki się otwierają i tak dalej, to ja po prostu od razu wpisywałem następny kod, a trzeba po prostu poczekać, aż się cała tutaj ta
cały ten proces zakończy i wtedy na spokojnie następny kod sobie wpisujecie. Tutaj macie tutoriale, ten akurat jest na full note, tak jak tutaj widzicie, jest na sam początku w sumie wejdziemy, on jest na full note, tak? A jest jeszcze tutorial, który tu jest akurat Petra Wallet, to jest kolejny etap, zaraz do tego przejdę, i jest na validator, tak? Polecam zrobić full note, aczkolwiek validator też będzie zaliczany, ale no ja robię jedno i drugie, nie? Ja tutaj na maksa, aczkolwiek no full note jest lepszy, nie? No bo jest pełna jakby tutaj wersja, także w ten sposób. I teraz bardzo istotne jest to, że macie mieć tak, o, wszystko na zielono i da się to zrobić, tak jak tutaj widzieliśmy kolega u nas na grupie, kolega Tosem, tak? Tosem zrobił to i to z tego co widziałem, z tego tutaj pisaliśmy, to bez jakiegoś większego problemu i szacun, bo tutaj też wypowiadają się ludzie, czy Tosem, czy Dom D, czy jeszcze tutaj Jarmo, kilka osób, widać po rozmowach, jeden drugiemu pomaga i właśnie po to powstał ten Discord, powstała ta społeczność, żeby sobie pomagać, żeby robić to powiedzmy ku chwale ojczyzny, nie? Jest to takie moim zdaniem fajne, zdrowe. I teraz macie mieć tako na zielono. Tutaj cała ta instrukcja po prostu, ona jest zrobiona, bym powiedział, w stopniu doskonałym. Ona prowadzi dosłownie kroczek po kroczku. Tutaj nie ma myślenia. Wpisujemy linijkę, wyskakuje, pokazuje wam, co wam wyskoczyć powinno. Sprawdzasz sobie, aha, mam to samo, co w moim tym terminalu. Wpisuję następną linijkę, wyskakuje, zgadza się i lecimy po kolei. Tak samo działa to w przypadku walidatora i tak samo działa to w przypadku full note. Jest to mega proste. Myślałem, że to będzie naprawdę skomplikowane, ale jest to mega proste. Błąd, który ja zrobiłem, było to, że wrzucałem kilka linijek za szybko i po prostu jakby te pliki się nie zapisały odpowiednio. Także na to uważajcie. Korzystajcie po prostu z instrukcji. Czytajcie to dokładnie. Na początku oczywiście musicie sobie wykupić ten serwer, także tutaj myślę, że no nie jest to jakoś trudne. Ja i oczywiście pamiętajcie, że nie ma gwarancji. Jest prawdopodobieństwo tego, że ten airdrop wyjdzie. Prawdopodobieństwo jest wysokie, ale gwarancji nie ma. Więc na to uczulam, żeby ktoś później nie rzygał, o kurde, tutaj kazałeś, ja $10 przez ciebie straciłem. No to lepiej tego nie rób, bo tutaj raczej to jest dla osób świadomych. Okej. Poza tym $10 to nie jest jakaś tam wielka ilość i ciekawe jest to właśnie, że my to robimy na serwerach zewnętrznych, nie na serwerze własnym. I jeszcze bardzo istotne, jeżeli robisz to na Macu, tak jak ja, no to będziesz miał terminal z Maca. Myślę, że jak ktoś ma Maca, to bez problemu to znajdzie i będziesz musiał wpisać sobie komendę tak zwaną, która się nazywa, może ją sobie tak zapiszemy, tutaj w tym, żebyście widzieli, ssh root i małpa, i po tej małpie wpisujesz IP swoje, tam, nie? Czy tam wklejasz z tego, co przyjdzie na maila z Contabo, bo Contabo to jest ta strona po prostu z serwerami, i dajesz Enter, wyskakuje wam password i po prostu wtedy wpisujecie te hasło, nie? Jeżeli nie wiesz totalnie, jak to zrobić i to ci nie wystarcza, no to sobie wchodzisz, proszę bardzo, YouTube. Nie wiem, czemu mi otworzyło na oddzielnej zakładce, ale to nie jest istotne. I wpisujesz how to connect with, nie Contabo, tylko SSH Mac Terminal. I tutaj jest ten pierwszy filmik. Szczerze mówiąc, no to jest trochę zabawne, ale ja sam z tego korzystałem. Ja nie jestem programistą, nie wiem o tym praktycznie nic i potrafiłem to zrobić, więc raczej każdy będzie potrafił, bo moja wiedza jest tutaj znikoma, aczkolwiek umiem czytać instrukcje. No i tutaj on pokazuje tą podstawową jakby rzecz, jak to zrobić, jeżeli macie Maca, jak się połączyć, a potem jak się połączycie, no to lecicie po prostu dalej z instrukcją. Jeżeli macie Windowsa, podejrzewam, że większość osób będzie miało Windowsa, no to tutaj, jak już sobie zakupicie z instrukcji tutaj ten serwer, no to lecicie z tego programu PuTTY. No i logujecie się do serwera. Tutaj akurat jest doskonała instrukcja, jak się zalogować, bo ten Jekyll też robił to z PuTTY. I lecicie po prostu dalej, dosłownie, z instrukcją. Szczerze mówiąc, tak już moje takie przemyślenia na temat tego. Bardzo pozytywne. Fajna sprawa, to programowanie. Trudna, bardzo trudna. Podziwiam ludzi, którzy tym się zajmują zawodowo. Nie dziwię się, że oni tyle zarabiają, bo zasługują na to. Ale naprawdę fajna rzecz. Bardzo się dobrze przy tym bawiłem, mimo że siedziałem po nocy, można powiedzieć.
Dużo się nauczyłem też. Nauczyłem się też korzystać z społeczności, bo no nie jest to jakby, nigdy to nie było jakimś takim, wiecie, hiper wow, że jeżeli wejdziesz na społeczność danego projektu, no to ci raczej pomogą. Ale fajnie tego doświadczyć w taki pozytywny sposób. Ja tam naprawdę głupie pytania zadawałem, nikt się mnie nie czepiał. Takie bym powiedział, bardzo by było to zdrowe. Dlatego do tego zachęcam. Więc tak. Zaczynajcie po prostu z instrukcji. Tutaj nie ma filozofii. Wygląda to skomplikowanie, ale jest to mega proste. Tak, wiem, być może czegoś innego oczekiwaliście w tym filmie, ale te instrukcje są. Co więcej, oficjalne instrukcje też są od samego Aptosa. One są dosłownie identyczne, więc dosłownie są, może nie to akurat jest ta inna, ale generalnie widać to, że Jekyll najpierw robił właśnie po instrukcjach z Aptosa, potem napisał swoją, więc fajnie. Okej, okay. Chyba tyle w tym nagraniu. Myślę, że większość sobie z tym poradzi. Co widać po naszej grupie We Are Crypto na Discordzie. I tutaj mega szacun jeszcze raz, bo fajną robotę chłopaki zrobili. To się ceni. A, i tutaj jakiś kolega pisze, zrobiłem według instrukcji, ale coś jest nie tak zły chain. Tutaj kolego i wszyscy widzowie, jeżeli będziecie mieli błąd, taki, na który prawdopodobnie ja nie będę potrafił odpowiedzieć, bo to nie jest takie stricte kryptowalutowe, tylko bardziej już programistyczne rzeczy. Być może te chłopaki też nie będą potrafili. To wtedy robisz to, o czym ja właśnie powiedziałem. Wbijasz sobie na serwer Discord Aptosa i tam zadajesz te pytania, oczywiście po angielsku. I najprawdopodobniej dostaniesz swoją odpowiedź. Ja też wyłapałem osobę, która widać, że jest kumata, przyszedłem z nią na priv, bardzo dużo mi pomógł, siedział ze mną też do późna, także to też mi ułatwiło pewne rzeczy. Słuchajcie, szukajcie rozwiązań, bo to jest o wiele ważniejsze niż to, że po prostu ktoś za was to zrobi, nie? Taka płynie z tego wszystkiego konkluzja. Wbrew pozorom uważam, że jest to rzecz prosta do zrobienia. Ok, jak tutaj mój note, proszę bardzo, już się kończy. No zobaczcie, jak zaczynałem nagrywać ten filmik, to było około 1000, teraz jest znowu 1000-1100, dalej to leci, więc a to jest tylko jeden z procesów, on tam już się kończy wprawdzie, ale uważam, że nie byłoby to sensu tutaj by nagrywać filmiku z tego bezpośrednio, tym bardziej, że już takie filmiki są, sam ja z nich korzystałem, pokazuję je, więc no, darujcie. Myślę, że ta instrukcja tutaj, jakby w sumie to jest tutorial, to ja nagrywam dla was, to jest tutorial, jak korzystać z instrukcji, tak to trochę wygląda, no ale tak, i kilka moich wskazówek, myślę, że to wam bardzo powinno pomóc w stworzeniu tego, bo wbrew pozorom, jeżeli wpisujesz te komendy, no to teraz to na początku, to ja wiecie, siadłem w skupieniu i w ogóle siedziałem przy tym, teraz to już dosłownie na jednym monitorze tam robię swoje rzeczy, a na drugim tylko kopiuj, wklej te po prostu komendy z tego tutaj medium i leci to. Także fajna sprawa, fajna zabawa, warto się pobawić. Pamiętajcie o tym, że jeżeli nawet coś sknocicie totalnie i nie będziecie potrafili z tego wyjść i nikt wam nie już naprawdę nie będzie w stanie pomóc, no to zawsze możecie się zalogować na Contabo. Linki macie w mailu, jak już wykupiliście serwer, link, login, hasło i tak dalej. No i dajesz restart serwer. Czyści wam, jakby reinstaluje dysk od nowa, można powiedzieć, i zaczynasz od nowa. I także tutaj jakby nie da się tego jakby zepsuć sobie, zaszkodzić. Można się wiele nauczyć, czegoś doświadczyć, a jeżeli ten airdrop faktycznie wypali, na co liczę, bo tam, tak jak wam pokazałem tutaj na jednym z doksów, tam było gdzieś opisane, teraz pewnie tego nie znajdę, jak znam życie, tam było gdzieś opisane, że 800 tokenów, ja się nastawiam na 500, będzie 800, jeszcze lepiej i gdzieś wypatrzyłem, tylko tego już tutaj pewnie nie znajdę, że tych tokenów będzie bardzo mało na rynku. Więc jeżeli oni tutaj faktycznie wynagrodzą każdego walidatora, też nie oszukujmy się, tych walidatorów, full nodów nie będzie nie wiadomo jak ile, bo uważam, że większość osób odpuści tylko dlatego, że nie będzie chciało się tego zrobić, albo wyda się to zbyt skomplikowane. Faktycznie wydaje się to skomplikowane, ale nie jest. Przynajmniej tak naprawdę wy nie musicie tutaj programować, nie uczyć się programowania, tylko korzystacie z prostej instrukcji, więc jest to... Dla mnie to było bardzo fajne doświadczenie, fajna przygoda. I do tego zachęcam, do takiego doświadczenia. Więc jeżeli to wypali,
no to macie tutaj naprawdę fajny drop. Być może on będzie dużo warty, na co ja liczę. Dlatego, że tak jak powiedziałem na pierwszym nagraniu, jest dużo kapitału w Aptosie. Bardzo dużo kapitału. I nawet jeżeli to jest skok na kasę przez VC, bo takie głosy też już niektórzy tam malkontenci mówią, być może tak jest. To oczywiście czas zweryfikuje. Ale nawet jeśli, to tym bardziej podkreśla fakt, że ten airdrop będzie duży. Bo jeżeli tam stoją fundusze, jak było z DYDX? DYDX w momencie premiery swojego tokena z automatu wszedł na kilka najważniejszych giełd w kryptowalutach, dlatego ta cena tak wystrzeliła. Być może tutaj będzie tak samo. Zobaczcie, ile tu jest kasy wpompowane, z czego większość przez FTX-a. Nie zdziwię się, jeżeli token Aptos od razu będzie dostępny na FTX-ie i jego cena będzie kosztowała, nie wiem, teraz wymyślam, $10. No to macie 8 koła z airdropa. A może będzie tak, że będzie kosztował 10 centów. No to będziecie mieli $80, nie? No to jeżeli tak by było, chociaż szczerze wątpię, żeby to 10 centów kosztowało, no to ja sobie to przytrzymam, no bo nie będę się wykupiał i nie będę sprzedawał, nie? Chociaż to zależy oczywiście od sytuacji, kto w jakiej jest. Okej, okay, także chyba tyle. Dawajcie znać w komentarzach. Być może oczekiwaliście, że będę tutaj robił wszystko jak Jekyll, ale myślę, że nie ma to sensu, bo tutaj większość jego filmu to jest jak sobie zakupić serwer, gdzie to jest zakup tak naprawdę jak na Allegro, gdzie tylko wpisujemy dane, wpisujemy hasło swoje, ustalamy. No prosta rejestracja. No chyba każdy tutaj z moich widzów coś w życiu kupował, więc tutaj szkoda czasu, żeby coś takiego nagrać. Później on pokazuje, jak wkleja linijki do danego tekstu. No trochę bez sensu, nie? Więc sobie już to darowałem. Zaufajcie mi na słowo, tym bardziej, że większość osób tutaj to zrobiła na naszym Discordzie. Po prostu tylko lecicie z instrukcją i działa. Po prostu działa. Wystarczy tylko siąść przy tym, zrobić to sumiennie, na spokojnie, rzetelnie i działa. Tutaj samo się praktycznie robi. Uważajcie tylko na to, co ja powiedziałem, żeby nie wklejać za szybko tych komend, tych tutaj formuł, bo to może po prostu sprawić, że się wysypie. A jeżeli będziecie normalnie kopiuj, wklej, czekacie, aż się proces zakończy, wszystko powinno być w porządku. Jeżeli coś nie wiecie, piszcie na naszym Discordzie albo przechodźcie na Discord Aptosa. Tyle w tym nagraniu. Trochę poopowiadałem, trochę pogadałem. Mam nadzieję, że się podobało. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Hej!